Sejm miał dziś debatować nad projektem PiS-u w sprawie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19. Koalicja Obywatelska chciała jednak odroczenia obrad, by, jak mówili posłowie, zapoznać się z projektem. Tak też się stało. Za odroczeniem obrad Sejmu zagłosowało 218 posłów. Przeciw było 207. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zarządził przerwę w obradach do jutra do godziny 9. Posłowie mieli również wysłuchać dzisiaj informacji premiera na temat stanu przygotowań na falę zakażeń koronawirusem. Zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe, kilkugodzinną przerwę teraz na to, aby Platforma mogła przedyskutować w swoim gronie, swojego klubu ustawę, projekty ustaw cztery, które są zgłoszone na obrady teraz Izby. Platforma nie zgodziła się na to. No, rozumiem, że oznacza to odwlekanie ustawy. Obawiam się, że będzie to dotyczyło także Senatu. Mam nadzieję, że nie. W tej sytuacji, skoro klub Platformy nie zgodził się na wycofanie czy zmodyfikowanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra, do godziny 9, no co oznacza, że obstrukcja sejmowa opozycji totalnej znów tym razem odniosła sukces i możemy to Polakom powiedzieć, że ustawa będzie opóźniona o ten dzień czy dni w rezultacie decyzji opozycji.